We got any Stephen King fans with us tonight? Um, oh, The ice is gonna break! Come and play with us. We all float down here, and you will too. Sometimes, that is better. I'm your number one fan. Hallå, hej! Välkommen till Radio SK, Radio Stephen King. Jag heter Schumann och i detta avsnitt vill jag bjuda in dig till podden om Hans och Lilias senaste bok. Boken heter Stephen King, Inte bara skräck och berättar, som namnet antyder, om den mindre kända sidan av Stephen Kings verk. Jag ville läsa den boken på svenska men kunde inte köpa den. Av denna anledning är jag bara här kortfattad med det tillkännagivande. Men jag ska använda den här tiden för att betona att även om han så kallar Lilja jobbar med Stephen King så är han definitivt inte den största fanet eller experten i Europa. Det finns Ingo, det finns något eller Morash och naturligtvis Mando. Och Mando skulle också kunna skriva flera böcker om Stephen King. Han vill bara inte. Tja, det var allt för idag. Fylot, May, Jo ja Idol, Hej, do! To teraz już ja. Witam Was, kochani, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Radio SK. Szymas już powiedział, o czym będziemy dzisiaj mówić, o czym ja będę dzisiaj mówił, a będzie to książka. Stephen King, Not Just Horror autorstwa Hansa Oke Lili. Od razu przepraszam za mój głos, ale jestem jeszcze chory i nagrywam na zapas, bo troszeczkę mi wrócił głos, no ale w sumie nie wiem jak to będzie pod koniec tego nagrania. Ja o autorze tej książki nie będę zbyt wiele mówił. Ja długi wstęp na temat Lilii zrobiłem w recenzji poprzedniej jego książki, to było już dawno temu, to było 12 lat temu, styczeń 2012 roku, 42 odcinek Radia SK mówiłem o książce Lilias Library The World of Stephen King. Ja tę książkę wtedy zmieszałem z błotem, Przesłuchałem sobie ten podcast przed nagraniem. I w sumie odsyłam do niego. No, to jest jeszcze ten inny czas nagrywania, ale jakiś ciar żenady nie czułem, słuchając tej audycji. A ona jest krótka, także daje pewien obraz, jak do tej pory prezentował się Lilia od strony literackiej, bo tam ta książka była koszmarna. Ja na niej suchej nitki nie zostawiłem. Natomiast w Polsce Hans Lilia może być znany polskiemu czytelnikowi z antologii Lśnienie w Ciemności. Przy czym on tam nie pisał, opowiadania, on te antologie redagował, napisał krótki wstęp, napisał krótkie posłowie i to była antologia wydana no troszeczkę przez niego, w sensie cały pomysł był zorganizowany przez niego na 20 rocznicę serwisu Lilias Library. No i Lilia w posłowie tej dzisiejszej książki pisze, że wydał trzy książki o Kingu, a jedna z nich była wydana w 16 językach i 36 różnych edycjach. To jest troszeczkę naciągnięte, bo te 16 języków i 36 różnych edycji to jest właśnie ta antologia Lśnienie w ciemności. No to nie jest książka o Stevenie Kingu. Lilia do tej pory wydał właśnie tą pierwszą, którą ja zgnoiłem 12 lat temu i tą, którą dzisiaj będę omawiał. No i na koniec zapowiem jeszcze jego kolejną książkę, która ukaże się już niebawem. Przy czym Lilia faktycznie ma dar, żeby pchać te swoje książki w wiele miejsc. On sam uderza do wielu wydawnictw w różnych krajach i one ukazują się e, no, w tak szalonych liczbach. To się nie tyczy tej pierwszej książki, tej właśnie sprzed 12 lat e, z podcastu Radio SK, bo tamta była wydana w Cemetery Dance i no, to było takie jakieś tam e, wiecie, no, ekskluzywne wydanie. Natomiast e, Lśnienie w ciemności faktycznie rozlało się na cały świat. Świat, ale tutaj no, nazwiska robiły swoje. Ale Lilia również przy tej książce już robi szaloną rzecz, bo ja za chwilę opowiem, co to jest za książka. Wierzcie mi, że e, chociaż absolutnie nie jest tak zła jak ta pierwsza, no ale to jest taka malutka popierdółka, a ona pierwotnie ukazała się w Szwecji. E, 29 listopada 2023 roku wyszła wersja amerykańska. W 2023 roku książka ukazała się w Szwecji i we Włoszech, no i oczywiście w USA. W 2024 roku już jest zapowiedziana wersja czeska, książka ukaże się w Niemczech, w Grecji i we Francji. Także już na tym etapie to jest naprawdę masa wydań. Czy ukaże się w Polsce? Bardzo wątpię, patrząc na to, czym jest ta książka, ale no, z drugiej strony, patrząc na upór Lili i na dążenie do tego, by tę te książkę wypuścić w jak największej liczbie języków, to wcale bym się nie zdziwił. No i tak jak powiedziałem, ona pierwotnie została wydana w Szwecji. Gdy wyszła jej amerykańska wersja, ja ją sobie zakupiłem, napisałem do chłopaków, że zamierzam kupić tę książkę i zamierzam ją przeczytać i omówić. Szymas stwierdził, że weźmie wersję szwedzką, oryginalną, no bo to jest jego język i przeczyta i omówi ją ze mną. Ale tutaj pojawił się problem, bo po pierwsze książka nie jest dostępna w e-booku i to w żadnym języku, a po drugie edycję szwedzką i owszem, można zamawiać, ale tylko na terenie Szwecji. Szymas trochę kombinował, ale ostatecznie spasował, no i ja dałem mu tylko takie cameo tutaj. Ja tę książkę zamówiłem z Amazona. To jest, ja nie wiem czy to się tak nazywa, ale to jest druk na życzenie Amazona. Wiecie, te książki są drukowane w Polsce. Książka, którą ja dostałem, ma raczej taką sobie jakość, ale to jest standard przy tych książkach. Ja rok temu zamawiałem kilka scenariuszy Stephena Kinga z Amazona. Zamówiłem Frankensteina ze wstępem Stephena Kinga również z Amazona i wszystkie te książki wyglądały podobnie. One wszystkie były właśnie drukowane w Polsce, wszystkie były wydrukowane na takim zwykłym papierze jak z drukarki. One wyglądają trochę jak prebook. Tutaj w tym przypadku wziąłem wersję w twardej okładce, także coś nieco bardziej ekskluzywnego. No, ta okładka jest trochę źle wykadrowana. Ta przednia i tylna okładka jest jakby przyklejona do górnej i zewnętrznej krawędzi z dużym marginesem po przeciwnych stronach. No i cena tej książki jest dosyć wysoka. Cena za twardą okładkę to jest 131,90 zł, za miękką 93 zł. No i tutaj jeszcze raz podkreślam, nie ma wersji elektronicznej, nie ma e-booka. Ta okładka amerykańska, ona jest prosta. Prosta, ale zrozumiała. Na niej widnieje ładne zdjęcie autora z Kingiem. No i umówmy się: jak masz zdjęcie z Kingiem, no to je dajesz. Dajesz je, gdzie się da. Jak masz więcej. I jedno dobre, no to to dobre, leci na okładkę. Na tylnej okładce są cztery zdjęcia Lili z Kingiem w gorszej jakości. Część jest rozmazana, ale te zdjęcia też opowiadają pewną historię. Ja miałem kilka możliwości zrobienia zdjęcia z Kingiem i ja wiem, jak to wygląda. No, ma się dosłownie chwilę, ma się kilka sekund. Im więcej osób z aparatem się zaangażuje, tym większe szanse, że coś się w ogóle uda, że da się zrobić takie zdjęcie. Jak się nie uda, a cholera prawie zawsze coś się nie udaje, no to, no to trudno, no to nie masz zdjęcia. Albo masz zdjęcie rozmazane. Jak masz rozmazane, to chwalisz się tym rozmazanym, nie? To i tak jest sztos. To, to, to zawsze lepiej mieć rozmazane zdjęcie z Kingiem, niż nie mieć zdjęcia z Kingiem. I ja mam kilka zdjęć z Kingiem i w zasadzie prawie wszystkie są no, z jakimś defektem. Albo ktoś mi łapę włożył, albo słońce akurat tak świeciło, że e, ca, całą twarz mu e, oświeciło, tak że go prawie nie widać, no ale mam zdjęcia z Kingiem nie? i gdybym napisał książkę o Stephenie Kingu, to też bym wrzucał je gdzie się da. No, i przejdźmy do zawartości tej książki. Tutaj pierwsza bardzo ważna informacja. Ta książka ma 96 stron. To jest cieniutka rzecz. Jeżeli chodzi o język, ja tego nie ocenię, bo ja nie umiem tego ocenić, gdy czytam po angielsku. Książka jest raczej łatwa. Ja w, w, w zasadzie czytało mi się to, jakbym czytał po polsku. Ale tutaj powodów może być kilka. Może to jest faktycznie prosty język. Bo z tego, co ja rozumiem, to nie jest przekład ze szwedzkiego, tylko Lilia napisał to po prostu w dwóch językach. Znaczy, no, to jest po prostu przekład autorstwa Lili. Tak mi się wydaje. No, nie ma podanego żadnego autora yy, przekładu. Ale też umówmy się, no, ja 99% z tego wiedziałem, więc to też wpłynęło znacząco na łatwość tej lektury. Na samym początku mamy wstęp i to jest wstęp autorstwa Johna Oivide Linguista, to nie jest jakiś super wstęp, on zajmuje jedną stronę. W dużej części to jest takie info, co będzie w tej książce, no ale i tak fajnie jest mieć w książce wstęp rozpoznawalnego pisarza. No i jakie są założenia tej książki? Założenia, które w pierwszej chwili zupełnie rozminęły się z tym, czego ja oczekiwałem po tej książce. Eee, Lilia w Szwecji prowadzi wykłady o kingu. Ja nie wiem, czy to są po prostu prelekcje, tak jak u nas na konwentach, czy to są cykliczne wykłady, czy to są spotkania na zaproszenie. To, to tak raczej wygląda, jakby to były właśnie takie cykliczne spotkania w bibliotekach, bo on jednak wkleja jakieś plakaty e, reklamujące te eventy. No, nie mam do końca pojęcia, jak to wygląda, ale miałem świadomość, że autor robi takie występy publiczne. I często tutaj się do nich odwołuje. Mówi, że zawsze na sali jest X osób, które coś robią, o coś pytają, w coś nie wierzą, mają jakieś swoje teorie, mają jakieś swoje wyobrażenia, albo powtarzają plotki, legendy. I ta książka jest głównie z myślą o takich randomowych odbiorcach. Osoby, które bardziej siedzą w temacie, nie znajdą tutaj raczej nowych rzeczy, ale żeby było jasne, pomimo tej niewielkiej objętości, to nie są ciekawostki o książkach Kinga, jak w wydanej ostatnio w Polsce książce bywa Vincenta, tylko jednak takie głębsze wejście w życie i twórczość Kinga. Przy takich książkach jak ta Vincenta pewnie więcej osób powie, że wszystko to wiedziałem już wcześniej. Tutaj myślę, że dla dużo większej liczby odbiorców to będą rzeczy nieznane. No i powiedziałem, że to się trochę rozminęło z takim moim pierwszym oczekiwaniem, gdy usłyszałem o tej książce, bo ja myślałem, że to będzie spojrzenie na Kinga, autora rzeczy, które nie są horrorami. Wiecie, King, Stephen King, Król Horrorów i takie pokazanie, że to nie tylko horrory, że jest cała masa innych gatunków i nie wiem, no, miałem w swojej głowie, że to będzie taka książka. Potem po przemyśleniu wydaje mi się, że to w sumie nie, było, nie, nie, nie byłaby dobra książka i, i wcale jakoś łatwa do napisania i chyba nie byłaby też dobra w odbiorze. No i nie ma tutaj tego spojrzenia na teksty, które nie są horrorami. To cóż takiego my tutaj dostajemy? W teorii spojrzenie na różne aspekty działalności Kinga, pisarskiej i pozapisarskiej, ale no nie do końca nie horrorowej, co bardziej tej nieoczywistej. W teorii tytuł Not Just Horror nie jest pewnie dobry, no bo nie chodzi o to, by pokazać Kinga w roli twórcy tytułów, które nie są horrorami, a o to, by pokazać randomowemu czytelnikowi, że King to coś więcej niż i tutaj cytat ten koleś od horrorów. I przykładowo mamy rozdział o kingu piszącym i wydającym książki z innymi autorami, no ale część z tych to są teoretycznie nadal horory. Mamy rozdział o występach kinga na ekranie, no ale większość tych filmów to nadal horory i tak można by mnożyć, można by tak dalej i dalej powtarzać. Przejdźmy zatem przez ten krótki spis treści. Po wprowadzeniu Linkwista mamy wstęp Lili, zatytułowany po prostu "Not Just Horror", w którym po części pisze on to samo co jego przedmówca, czyli streszcza nam co znajdziemy w tej książce oraz mówi właśnie o założeniach i skąd wziął się pomysł na tę książkę. Dalej mamy rozdział de kolaborator. Czyli to, o czym mówiłem przed chwilą. Autor opisuje wszystkie albo prawie wszystkie przypadki, kiedy King pisał i wydawał coś e, współpracując z innym autorem. I tutaj mamy zarówno najbardziej znane Talisman i Czarny Dom z Peterem Straubem, trylogia o Gwendy z Richardem Chismarem, ale też People, Place and Things z Chrisem Chelsea'em, Twarz w tłumie i Faithful ze Stuartem O'Nanem, musical Ghost Brothers of Darkland County z Johnem Malekampem i T-Bone Barnettem, Wszystkie wspólne prace z synami Joe Hillem i Owenem Kingiem, i to zarówno te, które znacie, jak i teksty, których, o których mogliście nie słyszeć. To oczywiście nie są rzeczy odkryte przez Lilię. Tak jak Burial mówił w naszym rocznicowym podcaście, w takich książkach są tylko rzeczy, które były już wcześniej w innych książkach. No ale przyznam, że akurat w tym rozdziale dostałem informacje, których albo nie znałem albo znałem i zapomniałem. Pewnie to drugie. No ale tak czy siak Lilia przypomniał mi o kilku faktach. Aczkolwiek ja bym tutaj jeszcze dodał dwa teksty, o których mówiliśmy z Jeremy w audycjach double feature, czyli Skybar i The Furnace. To jest trochę inna współpraca. Niż te wymienione, ale nadal współpraca i na bank coś bardzo ciekawego, szczególnie ten drugi tekst, który jak najbardziej pasowałby do książki, w której chcemy pokazać inną twarz tak zwanego gościa od horrorów. Bo taki talizman czy Gwendy, czy Wysokiej Trawie, według mnie tego nie robią. King napisał książkę czy opowiadanie z innym gościem, i tyle. Ani to jakaś wielka ciekawostka, ani nie pokazuje go w innym świetle. No takie trochę bez sensu jednak. A te dwa opowiadania, o których wspomniałem, pokazują Kinga w innym świetle. Szczególnie to drugie. Natomiast drugi rozdział już jak najbardziej pasuje do tej książki. On ma tytuł The Children's Book Author, czyli autor książek dla dzieci. No i tutaj oczywiście widzimy zupełnie inną twarz Stephena Kinga. I tutaj mamy zarówno Oczy Smoka, książka o której od ponad roku planuję nagrać podcast i myślę, że niedługo wreszcie się do tego zabiorę i, do, i o niej coś opowiem. Dostajemy historię książki, ciekawostki, rzetelnie napisana rzecz. Jest cała bardzo ciekawa historia książeczki Charlie Ciuchciuch, o której rok temu na Dzień Dziecka nagraliśmy z Szymasem audycję. W tej audycji mówimy wszystko, więc jak nie znacie historii i nie planujecie sięgnąć po książkę Lili albo szukać w necie, no to ja zachęcam do przesłuchania, bo to jest naprawdę mega ciekawa historia. Lilia pisze też o opowiadaniu The King Family and Wicked Witch z 1977 roku, o którym z kolei mówiłem w, na dzień dziecka 10 lat temu, w 2014 roku i nawet zrobiliśmy wtedy słuchowisko. No to może o oczach smoka też w tym roku na Dzień Dziecka nagram? <grych> tak czy inaczej, to jest na bank najlepszy rozdział w tej książce, który faktycznie pokazuje inną, może nieznaną, często obudowaną fantastycznymi ciekawostkami twarz Stevena Kinga. Kolejny rozdział The Publisher, czyli King, wydawca. Tutaj są fajne informacje, i jeżeli nie znacie tej strony Kinga, no to będzie to naprawdę ciekawa rzecz. Lilia pisze o wydawnictwie założonym przez Kinga, filtrum. Założonym na potrzeby kolportowania pierwszych trzech części The Plant w ramach takich wyjątkowych kartek świątecznych, jest trochę o samej historii The Plant. Jest o pierwszym niekomercyjnym wydaniu, właśnie o oczu Smoka. Zbiorze opowiadań Six Stories, który został też wydany w takiej formie, a dopiero później te opowiadania zostały przedrukowane, oczywiście po zmianach w zbiorku Wszystko jest Względne. Co tyczy się też oczu smoka, ono też dopiero potem po redakcji zostało wypuszczone do szerokiego obiegu. Jest bardzo ciekawa historia opowiadania, wydanego w 24 sztukach i rozdawanego podczas imprezy z okazji 25-lecia obecności Stevena Kinga na rynku wydawniczym, podkreślonego premierom dziewczyny, która pokochała Toma Gordona. Jest to o okresie e-booków, odrodzeniu The Plant, jeździe na kuli, esejach publikowanych w taki sam sposób, a także o książce autorstwa nie Kinga, wydanej przez wydawnictwo Kinga. Ogólnie no naprawdę ciekawa rzecz. Jeśli nie znacie tej gałęzi działalności pisarza, to, no to dostaniecie tutaj naprawdę masę nowych e, faktów. Kolejny rozdział ma tytuł The Promotor i to jest rzecz, którą... Okej, okay, ja rozumiem, czemu to tutaj jest, ale patrząc na chłodno, tak z boku, no to to jest rozdział bez sensu. Lilia chciał opisać swoje doświadczenie ze spotkań z Kingiem. I no, oczywiście podprowadził to, jakim King jest rozmówcą podczas spotkań, jakim jest showmanem, jak on się doskonale w tym odnajduje, jak się fantastycznie w tym czuje, jak te spotkania wyglądają. No ale jednak skupił się na swoim spotkaniu i ja to rozumiem i podejrzewam, że czyta się to super, zarówno jak się w czymś takim nie uczestniczyło, jak no, w, w przypadku, gdy się uczestniczyło. No, ale nie ma to ksztyny sensu, nie? jeśli chodzi o tę książkę. King promujący swoje książki, King występujący publicznie, King na spotkaniach z fanami. No spoko. Je, je, ja wiem, że on czuje się tam jak ryba w wodzie. Wystąpienia publiczne, nawet oglądane w internecie, a nie na żywo, no, pokazują fascynujące oblicze Kinga jako człowieka i pisarza, i, i pewnie trochę o to chodziło autorowi. By pokazać wesołego kolesia, który bawi się występami publicznymi, a nie ponuraka, ponuraka od horrorów, który mieszka w zamczysku i dzwoni łańcuchami. No, ale wiecie, no, to jest wszystko tak na ślinę doklejone, nie? Natomiast jest to bardzo fajny zapis krótkiej relacji autora, Hansa Okelili, z dwóch europejskich tras promocyjnych, w których ja również uczestniczyłem. Bardzo fajnie się to czyta. A jak ktoś nie miał tyle szczęścia, no to może choć w pigułce zobaczyć jak to wygląda. Lilia miało tyle fajnie, że yy, zdarzyło mu się uczestniczyć w eventach dla wybranych, dla wybranej grupy, ale przyznam, że ja miałem cały czas mylne wyobrażenie na ich temat. Ja myślałem, że to jest wiecie taki bankiet, że sobie siedzą i rozmawiają i w ogóle taka prywata, a one tak naprawdę nie różniły się wiele od tych masowych spotkań. No, mieli trochę więcej czasu, yy, mieli trochę więcej czasu na zdjęcia na zamienienie dwóch zdań na y, autograf, ale też nie wszystkim się to udało. Nie wszyscy zdążyli. Tam też była gonitwa ograniczenia czasowe. I tak naprawdę ta relacja jest dość podobna do tego, yy, w czym ja uczestniczyłem, tylko tych uczestników było mniej. No i jeszcze jedna rzecz, już tycząca się paryskiego spotkania, tego dla, wiecie, dla motłochu. Dla, dla mnie między innymi. Lilia powiedział, że w Paryżu w kolejce stał 12 godzin. No to tylko pokazuje, jakim jest piątkiem. Ja stałem 17 godzin. Także Lilia amator. Kolejny rozdział. E, Aktor. Czyli o cameo Kinga. I tutaj z kolei mamy trochę błędów. To jest bardzo krótki rozdział, w którym e, autor... Pisze po prostu, co to są za występy. Troszeczkę też nawiązuje do tych spotkań z czytelnikami, jakie jest wyobrażenie przeciętnego odbiorcy. Na koniec tego krótkiego rozdziału jest lista występów Kinga podzielona na te normalne i na występy audio. No i po pierwsze, Lilia precyzuje. Coś nad czym zastanawiałem się podczas lektury książki Bewa Vincenta. Otóż okazuje się, że Stephen King faktycznie miał rolę w serialu Dom z Papieru, ale to jest oczywiście występ audio w angielskiej dubbingowanej wersji, więc podejrzewam, że niewiele jest osób na świecie, które słyszało Stevena Kinga. No i nie precyzuję dokładnie, który to odcinek, ale jak wszedłem sobie na jego stronę, to tam już jest to wyróżnione. Także nie wiem, czy to będzie fajne. Obejrzenie jednego odcinka jeszcze nie w oryginalnej wersji, ale pewnie prędzej czy później to zrobię. No ale w tym rozdziale mamy też błędy. Lilia zaczyna od tego, jakie legendy krążą: że panuje przeświadczenie o tym, że King wystąpił w każdej swojej ekranizacji, że na prelekcjach bardzo często wyprowadza ludzi z błędu i zawsze znajdzie się ktoś przekonany o tym, że King wystąpił w tym czy tamtym filmie, ale następnie Lilia sam robi kilka błędów. Po pierwsze podaje występ w Stuck in Love w normalnych rolach, podczas gdy jest to występ audio. Bardzo fajny występ audio i to ogólnie jest świetny film z wieloma nawiązaniami do Kinga, ale to jest inna bajka. Ja mówiłem o nim w podcaście Stephen King w filmach część trzecia. Polski tytuł tego filmu to jest Bez miłości ani słowa. Po drugie nie podaje występu w serialu animowanym Duncanville. King miał większą rolę w siódmym odcinku drugiego sezonu. Na obie te rzeczy zwróciłem uwagę Lili, napisałem mu na Facebooku, za pierwszą podziękował i spoko, ale no fajnie by było jakby jednak wiedział to przed wydaniem książki. Szczególnie, że tutaj naprawdę wiele razy jest podkreślane, że to jest fan przez duże fy, że to jest fan i znawca, że czyta Kinga od 40 lat, że przeczytał i obejrzał wszystko, co ma związek ze Stephenem Kingiem. No najwyraźniej nie. Przy Duncanville napisał mi, że to nie jest Stephen King. Znalazł jakiś pięciosekundowy wycinek w necie i napisał mi, że to nie jest jego głos. No to ja wkleiłem mu zrzut z napisów końcowych z nazwiskiem Kinga i znalazłem dłuższy fragment, w którym już wyraźnie słychać, że to jest King. Na to nie odpowiedział mi. No i spoko, no to fajnie pokazuje rzecz, o której Lilia pisze w tym rozdziale, że wiele osób nie wie czegoś albo myśli, że wie, no ale to jest autor tej książki. I właśnie tutaj teraz punktujemy autora, który chwilę wcześniej o tym pisał. Poza tym to jest informacja widoczna chociażby na IMDB, no i fajnie by było, by autor książki o Stephenie Kingu sprawdził ją przed napisaniem książki o Stephenie Kingu. A nie po komentarzu czytelnika. I jednak sprawdził rzetelnie, a nie na zasadzie, moim zdaniem, to nie jest głos Kinga. Kolejny rozdział. The Film Director. No i tutaj krótko, no, są anegdotki o maksymalnym przyspieszeniu i wszelkie ciekawostki związane z tym filmem. Kolejny rozdział. The Rockstar, czyli King i muzyka. No i tutaj oczywiście mm, skupiamy się na zespole Stephena Kinga, The Rock Bottom Reminders. I to mógł być znacznie ciekawszy rozdział. Przykładowo, w 2003 roku została wydana płyta Tribute to Ramons, We Are a Happy Family, na której różne zespoły grają covery Ramonsów. No i King napisał do niej krótką biografię zespołu, która znajduje się w takiej wkładce, w takiej rozkładanej książeczce. Ja mam tę płytę, mam tę biografię, no i fajnie pokazać coś takiego, bo podejrzewam, że to nie jest rzecz powszechnie znana. W 2010 roku Stephen King był narratorem na takiej płycie koncepcyjnej Black Ribbons, shootera Jennings'a. King przemawiał pomiędzy piosenkami głosem prezentera radiowego, zagłuszanego przez rządową cenzurę i zapowiadającego zagłada Ameryki. Ci dwaj artyści nie spotkali się wcześniej, ale Jennings zapewnił, że ich współpraca okazała się bardzo udana. Kiedy wpadł na pomysł powierzenia Kingowi roli narratora, nie mógł się już uwolnić od tej myśli, napisał scenariusz, wysłał go Kingowi, a ten wprowadził w nim pewne zmiany. I jak zapewnia Jennings, dodał sporo świetnych rzeczy, więc ta ostateczna wersja jest ich wspólnym dziełem. Ta płyta jest do odsłuchania choćby na YouTubie, jest do odsłuchania na Spotify. Zrobiona jest na zasadzie takiej naprzemiennej, tak jak powiedziałem. Utwór i King mówiący tekst z podkładem. Ja mam wrażenie, że to jest rzecz zupełnie zapomniana i że to jest spora ciekawostka, no tutaj tego nie ma. Lilia napisał poprawny rozdział, ale poszedł po linii najmniejszego oporu. No King grał w zespole pisarzy i tyle. A to dla odmiany jest rzecz raczej znana wszystkim. No i w ten sposób docieramy mniej więcej do połowy książki. I tutaj moje pierwsze bardzo duże zaskoczenie, no bo tak jak powiedziałem, bardzo cienka książka, a gdy spojrzałem w spis treści, okazało się, że w połowie tak naprawdę kończy się ta książka i mamy umieszczone dwa wywiady, które Lilia przeprowadził z Kingiem. Odpowiednio 2007 i 2008 rok. Oba te wywiady cały czas są dostępne na stronie Lilia's Library, po prawej stronie. Każdy jest podzielony na trzy części, one są w formie pisemnej. No i moje pierwsze wrażenie było raczej. Eee... Ale znów, ja to rozumiem. Po pierwsze, patrząc z punktu widzenia autora fana, no jakbym sam kiedyś przeprowadził wywiad czy wywiady ze Stephenem Kingiem, a następnie napisał i wydał książkę o Kingu, no to też bym je tam umieścił, no bez względu na to, czy one by do niej pasowały, czy nie. Najwyżej umieściłbym je jako dodatek, a że ten konkretny dodatek zajmuje pół książki, no to już jest inna bajka. Po drugie, patrząc z punktu widzenia odbiorcy, fana, no umówmy się, zdarza się i to wcale nie rzadko, że ja kupuję książki, w których jest kilka stron autorstwa Kinga. Jakieś stare opowiadania, albo wstęp, albo cokolwiek. No tutaj, nawet na wstępie tej audycji, powiedziałem, że kupiłem sobie Frankensteina, bo wstęp napisał Stephen King. I bardzo często to są rzeczy, które też są dostępne w internecie, i bardzo często to są rzeczy, które ja czytałem już wcześniej, ale chcę mieć je drukiem, chcę mieć je w formie fizycznej, chcę mieć je umieszczone na półce. No tutaj jest analogiczna sytuacja, tylko to jest 40 stron. Okej, okay, no sprawia to, że myśl przewodnia książki z małej objętości przechodzi w bardzo małą. Ale w zasadzie no, podnosi to wartość książki. Współautorem jest w pewnym sensie Stephen King. Po trzecie, wreszcie, to się naprawdę dobrze czyta. Oba te wywiady na bank czytałem premierowo, czyli już bardzo dawno temu. Nic z nich nie pamiętałem i naprawdę bardzo fajnie było przenieść się w trochę inny czas. Czas, który doskonale znam i doskonale pamiętam, no bo to jest okres mojej najmocniejszej działalności w fandomie, kiedy ja żyłem newsami, żyłem zapowiedziami i tutaj przenosimy się w konkretne miejsce. Oczywiście skaczemy po różnych tematach, ale jednak dość mocno czuć z tej rozmowy, co się właśnie ukazało, a na co teraz czekamy. Jaka jest następna wielka premiera Stephena Kinga, a co przed chwilą ukazało się w księgarniach czy na ekranie. Lilia odrobił lekcję po pierwszej książce. Tutaj też chcę to zaznaczyć. Ja tam bardzo mocno punktowałem to i to, to była bardzo duża krytyka, że on wziął po prostu wywiady ze swojej strony i umieścił je w książce. Bez żadnego komentarza, bez żadnego wprowadzenia, przedstawienia rozmówcy. Tutaj mamy naprawdę dobrze zrobione wstępy. Autor opisuje to ze swojego punktu widzenia, jak wyglądało to od kuchni, ile trwało załatwianie tego, jak przebiegało. Samo nagranie to jest naprawdę bardzo fajna rzecz. Nakreśla też to, o czym przed chwilą mówiłem, czyli ówczesne realia, ale też na koniec każdego z tych wstępów robi fajną rzecz, czyli wypunktowuje nazwiska, które pojawiają się w danej rozmowie z komentarzem, kim jest dana osoba i ewentualnie co zrobiła. W posłowiu Lilia pisze, że jego strona jest jedyną fanowską stroną, której autor przeprowadził wywiad z Kingiem. No co, umówmy się, aktualnie już nie jest. Yy, w sumie chciałem powiedzieć, nie jest do końca prawdą, no ale w, w zasadzie to nie wiem. W ostatnich latach King otworzył się na rozmowy z fanami i wystąpił w kilku fanowskich podcastach, ale z drugiej strony, chociaż to jest niby to samo, to jednak podcasty to nie są fanowskie strony. No i ja oczywiście tutaj Lili nie umniejszam. On zrobił dwa wywiady telefoniczne 17 i 16 lat temu. No czapki z głów i padam na kolana. Jak sam pisze, o pierwszy wywiad starał się od 2001 roku. Prowadził tę stronę dopiero od pięciu lat. Otrzymał oczywiście odmowę, ale niczym Andy Dufresne pisał dalej i dalej i dalej. Od pierwszego maila do ostatecznego pierwszego wywiadu minęło sześć kolejnych lat. No to jest naprawdę duży szacunek i ogromna zazdrość. No i na koniec. Nie ma tutaj ilustracji, nie ma grafik, ale na końcu książki znajdują się trzy strony, na których jest pięć zdjęć Lili z Kingiem. E, wszystkie ze spotkania w Hamburgu. Cztery z nich w kolorze, no i w trochę mniejszym formacie są na tej tylnej okładce. E, natomiast w książce one są czarno-białe. Raczej marnej jakości, ale tak jak mówiłem na wstępie, nie? nie będę się powtarzał, no taki urok robienia zdjęć w biegu. No i to są, wiecie, po dwa zdjęcia na stronie, nie? Dobra, podsumowując... W porównaniu do pierwszej książki Lili, to jest Nieba a Ziemia. To jest po prostu przeskok, to jest naprawdę świetna rzecz w porównaniu z tym, co on napisał wcześniej. Natomiast sama książka, to jest taki bardziej czabuk niż coś większego. Ona jest spokojna, no ale to jest jednak pierdoła. Dla przeciętnego odbiorcy będzie tu pewnie cała masa rzeczy, o których nie wiedział. Ja chciałem powiedzieć, i już to miałem w głowie w trakcie lektury, że to na koniec podkreślę, że na bank jest bez błędów, no bo napisane jest przez gościa, który się na tym zna, no ale i tutaj kilka błędów się trafiło. Ogólnie naprawdę spoko rzecz. Czyta się przyjemnie, przystępne, ciekawe, dla mnie raczej prawie wszystko znane. Tak czy inaczej, do, ja, do, ja, do, naprawdę, wracając do tego, o czym mówiłem na początku, nie rozumiem, dlaczego znów zaczyna się fala wydań zagranicznych. Rozumiem Lilię i jego upór i jak najbardziej podziwiam i szanuję i rozumiem. Natomiast nie rozumiem wydawców, którzy rzucają się na to jak na coś. Wow! Zrozumiałbym, gdyby Lilia wydał to jako chapbook w self-publishingu albo w e-booku. No ale to znów robi się z tego coś, wydarzenie, wiecie, na skalę światową. Jeżeli doczekamy się polskiej wersji, to. No, może nie do końca się zdziwię, ale, ale nie zrozumiem tego. I już zupełnie na koniec. Wspomniałem na samym początku, że za chwilę wyjdzie kolejna książka o Stevenie Kingu, napisana przez Lilię. Otóż 4 kwietnia, na razie tylko w Szwecji, wyjdzie jego trzecia książka. I tutaj o tytuł poproszę znów mojego kolegę Szymasa będziesz miał taką klamrę, taką klamrę cameo w tym podcaście do boju, do boju, drogi kolego. Stephen King, historię from Stephen King, Historie z pięciu dekad pisania. No i anglojęzyczny tytuł tej książki brzmi Stephen King Stories of Five Decades of Storytelling jeśli ona wyjdzie po angielsku, na no zasadzie już wiadomo, że wyjdzie. Sorry, już teraz wiadomo, że na pewno wyjdzie. No to biorąc pod uwagę, jak łatwo czytało mi się Not Just Horror, to ja pewnie sięgnę i po nią i wam o niej kiedyś opowiem, aczkolwiek patrząc znów na okładkę, a okładka <śm> wygląda koszmarnie, to jest takie takie. Takie kremowy, kremowe tło i jakieś różne elementy. Maszyna do pisania, pop, e, zdjęcie Polaroida, e, Lili z Kingiem z Londynu, jakieś zdjęcie Kinga, jakiś balonik. To wszystko tak po, powklejane jak, wiecie, jak kliparty w PowerPointcie. No to nadal wygląda to jak chałupnicza robota, nie? I pewnie dostaniemy znów jakąś cieniutką książeczkę na zbliżonym poziomie. Ale tak czy siak, myślę, że z przyjemnością ją przeczytam, chociaż z dużo mniejszą przyjemnością wydam na, nie, na nią znów 130 zł. Dobrze, i to by było na dzisiaj wszystko. Nie jest to krytyczna recenzja, naprawdę, mi się to dobrze czytało. Ja to mam wiele uwag. To, 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 to nie jest książka. To nie jest wielkie dzieło, ale. Tak, no, dla zabicia czasu czytało mi się to naprawdę całkiem przyjemnie. Nie mam absolutnie żadnych takich uwag, jakie miałem przy pierwszej książce Lili, która była koszmarna i żenująca, a wydana w ekskluzywnym formacie w, w, jako coś, coś wow, coś dużego. Tutaj jest całkiem spoko, i jeżeli macie ochotę, to pewnie nawet trochę polecam. Aczkolwiek, wiecie, z uwagami. Przesłuchaliście już 40 minut yy, komentarza, więc, więc znacie moje zdanie. Dziękuję wam bardzo, moi drodzy, za uwagę. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia w przyszłości. Cześć. Sleep tight, boys and girls. With the dead.